Dzień dobry, witam Państwa z gabinetu pana prezydenta Romana Szałemeja. Witam pana prezydenta. Dzień dobry Państwu. Panie prezydencie, ja przewrotnie nie zaczynam od złotego pociągu. A to zaskoczenie. Tak, właśnie, zaskoczenie. Zapytam o tym później. Dzisiaj zapytam na samym początku o rewitalizację, bo to jest ważna rzecz dla mieszkańców. Rzeczywiście i sprawy przyspieszyły, zarówno jeśli chodzi o legislację, czyli ustawę, z którą, przypominam, 28 lipca przyjechała do nas pani premier Ewa Kopacz, chyba dzień po uchwaleniu przez Sejm. Czekamy na podpis prezydenta. Myślę, że ten podpis będzie złożony, a więc mamy nową ustawę o rewitalizacji i oczywiście pojawiły się nowe możliwości finansowe. W tej chwili jesteśmy w trakcie uzgadniania, konsultowania z mieszkańcami poszczególnych dzielnic. Z oczywistych powodów rozpoczęliśmy od Śródmieścia, od Starówki. Mamy za sobą już dwa przynajmniej publiczne rozważania w gimnazjum numer 1, jak ta rewitalizacja Śródmieścia powinna postępować. W najbliższych dniach spotkamy się na Nowym Mieście i w poszczególnych dzielnicach. W praktyce oznacza to również to, że dzięki życzliwości i dotacji pani premier w wysokości 3 milionów złotych, do czego dołożyliśmy nasze 800 tysięcy, ta rewitalizacja na Nowym Mieście do końca roku będzie obejmowała kilkanaście kamienic, w różnym stopniu oczywiście. Ale to pokaże mieszkańcom tej akurat dzielnicy, w jakim tempie, w jakim kierunku te zmiany będą postępować. Więc myślę tak, że prac do zrobienia jest w naszym mieście w sensie rewitalizacyjnym ogrom. Widać to po tym, jak zmienił się całe centrum Śródmieścia, ile to kosztowało, więc ogromne nakłady, bardzo dużo pracy, ale efekt potrafi być bardzo spektakularny i taki chcemy osiągnąć zarówno w pierwszym etapie w Śródmieściu, zaraz po tym albo równolegle na Nowym Mieście, ale również na Sobięcinie, na Podgórzu, na Starym Zdroju, na Białym Kamieniu. Wszystkie dzielnice będą miały swoje centra rewitalizacji. Myślę, że to dosłownie w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy zacznie dla mieszkańców być oczywiste i takie namacalne. O dobrych rzeczach nigdy dość. Pan już kiedyś opowiadał naszym telewidzom o obwodnicy. Jak to wygląda? Sprawy postępują. Weszliśmy w taki etap bardzo mozolnych uzgodnień prawno, powiedziałbym, formalnych. Jestem niestety częstym z tego powodu gościem w Warszawie. Polubiłem Pendolino. W ubiegłym tygodniu byłem trzykrotnie w Warszawie. Wynika to z tego, że uzgadniamy treść porozumienia, które chcielibyśmy w najbliższych, myślę, że tygodniach podpisać pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, Generalną Dyrekcją i Miastem Wałbrzych. Najogólniej mówiąc, spieramy się o to, w jakim trybie będziemy składać wniosek o pieniądze unijne. To jest oczywiście zawsze konkurs, ale zakładamy, że Wałbrzych ma już taką tyle lat za sobą walki o tą obwodnicę, że te pieniądze są w jakimś sensie dla nas, nie chcę powiedzieć przeznaczone, ale Wałbrzych jest jednym z ostatnich dużych miast w Polsce, które nie ma obwodnicy. Spieramy się o to, ile będzie wkładu własnego, czy to będzie 5%, 7%, 8%. To się przekłada oczywiście na realne pieniądze. Omawiamy metodę przejęcia nieruchomości, tak dla wiedzy mieszkańców, którą zresztą przekazujemy im. Remontujemy mieszkania dla tych 20 kilku rodzin z ulicy Topolowej, z ulicy Gałczyńskiego, z ulicy Browarnej i Kolejowej, tych osób, których domy zostaną zburzone, przekażemy im mieszkania na pewno w wyższym standardzie i wysokim, takim jak w tej chwili to robimy, więc
Konkludując, prace nad obwodnicą postępują, aczkolwiek one weszły w taki etap, że na zewnątrz niewiele widać, a bardzo wiele osób mozolnie uzgadnia dokumenty, wojewoda jest w to zaangażowany. Myślę, że powinniśmy być świadkiem podpisania ważnego porozumienia w najbliższych tygodniach, tak sądzę. Walkę o obwodnicę przegrała Świdnica, to się poniekąd trochę łączy z tym, tak? Ja bym tego tak nie określił. Świdnica, myślę, że wygra swoją obwodnicę, będąc tak przygotowana jak Wałbrzych. My mamy za sobą, mogę powiedzieć, kilkanaście lat starań. One przyspieszyły w sensie konkretów z moim udziałem, myślę, że mogę to tak powiedzieć, bo i pozwolenie na budowę jakby jest już w okresie, kiedy byłem prezydentem, wywłaszczenie, wygrane procesy z generalną dyrekcją, nic nie szło łatwo, ale my jesteśmy na etapie podjęcia decyzji o finansowaniu i o realizacji. Natomiast Świdnica, która też potrzebuje obwodnicy, ewidentnie, to widać zresztą każdego dnia, jak się jedzie przez Świdnicę, ma przed sobą etap projektowania, uzgodnień środowiskowych, czyli to jest etap, który jest za nami już od 5-8 lat. Więc wszystko, myślę, dobrze się skończy, ale trzeba po prostu podjąć decyzję. Przygotowujemy się, robimy. Czasami trzeba to zrobić na własny koszt. Po to, żeby później przedstawić argumenty, jesteśmy gotowi, możemy to robić. No ja wiem, że tam parlamentarzyści nie składają broni i wciąż jeszcze walczą. I dobrze, trzymam kciuki, dlatego że no dojazd dla nas, obwodnica Świdnicy, to jest tak jak obwodnica Wałbrzycha. To jest dojazd do dużych dróg, do autostrady, do Wrocławia. Choć mówiąc szczerze, to zupełnie na marginesie, ostatnio, właściwie od momentu uruchomienia Pendolino, prawie w ogóle nie korzystam z samolotu do Warszawy, który zawsze był po prostu jedynym w miarę szybkim środkiem transportu. Dzisiaj, widząc jak rozwija się kolej, i mówię to również o połączeniu Wałbrzych-Wrocław, naprawdę nie ma dla kolei alternatywy, bo ani samochód, ani samolot, w sensie, powiedziałbym, i ceny, ale również tych połączeń, nie wygra z koleją, jeśli ona będzie sprawna, dobra, bo ona jest po prostu najwygodniejsza, najtańsza, najbardziej taka, to jest środek transportu, na którym można w tej chwili polegać w Polsce. I wiem to, bo korzystałem z samolotu bardzo często. Za chwilę przejmiemy Wałbrzych, Szczawienkę od PKP. Projektowanie przebudowy już się toczy. Jak Państwo, pewnie mieszkańcy, zauważyli, ulica Wrocławska na wysokości wjazdu na ten dworzec Szczawienko, czyli ulicy Stacyjnej, jest poddawana przebudowie. To się wszystko będzie jedno ze sobą wiązało i myślę, że będziemy w ciągu, myślę, że 2 lat mieli naprawdę bardzo ładny, funkcjonalny dworzec i sposób połączenia z Wrocławiem, jeśli chodzi o Jelenią Górą, jeśli chodzi o kolej. Mówiliśmy o rzeczach dobrych, pozytywnych. Teraz jeszcze dorzucam określenie smacznych i zdrowych. Chciałabym o wodę naszą z kranu zapytać. Myślę, że to, co w wielu miejscach Wałbrzycha widać już na promocyjnych plakatach, hasłach promocyjnych, dobra woda z kranu, jest po prostu prawdą. Woda wałbrzyska jest wodą dobrej jakości ze względu na to, że jest pozyskiwana z dróg wodnych, czy też ze źródeł wodnych górskich. Mówię tutaj o okolicach już właściwie województwa byłego jeleniogórskiego, czyli okolic Marciszowa, ale również ze studni głębinowych w okolicach Wałbrzycha. To jest woda, która wymaga stosunkowo niedużo jakby poprawy, jeśli chodzi o jakość. No, wielkim problemem jest dla nas odległość, tak? To znaczy od Marciszowa tutaj do Wałbrzycha, ale myślę, że czasami się warto z tym pogodzić. Natomiast woda spełnia oczywiście wszystkie normy, jest kilkaset razy rocznie sprawdzana. Myślę, że dobrze byłoby pokazać, jak jest sprawdzana również metodą Małusz.
które reagują na jakiekolwiek zanieczyszczenie. To jest zresztą metoda stosowana na całym świecie. Generalnie piję wodę w urzędzie od kilkunastu miesięcy. Mamy takie zalecenie, że wszyscy w urzędzie i w instytucjach podległych miastu nie kupujemy wody mineralnej. To jest po pierwsze droższe, po drugie coś trzeba z tymi opakowaniami plastikowymi zrobić, a poza tym mamy własną wodę i ona jest zdrowa. Zachęcam do picia. Będziemy prowadzić sukcesywnie tą kampanię Dobra Woda z Kranu również w naszych osiedlach największych, czyli na Piaskowej Górze i na Podzamrzu. Panie prezydencie, żeby nie było tak za dobrze znowu, to chciałabym zapytać o losy procesów sądowych, w jakich miasto uczestniczy w boju z Budopolem. Chodzi o Aquastrój. Coś nowego słychać w tej sprawie? To znaczy, ten proces jest, proces sądowy toczy się. Ja myślę, że on jeszcze... Potrwa? Jeszcze trochę potrwa. Mamy tam dwa rodzaje spraw. Jedne to są sprawy z podwykonawcami, czyli tymi osobami, które albo nie uzyskały z Budopolu żadnego wynagrodzenia, albo też uważają, że to wynagrodzenie jako podwykonawcy jest w za małej wielkości czy w niewystarczającej. Generalnie mówiąc, te sprawy albo wygrywamy, albo staramy się z podwykonawcami ułożyć. Natomiast główny spór z Budopolem toczy się. On jest bardzo skomplikowany. Ja oczywiście jestem przekonany o słuszności. No, trzeba też powiedzieć, że Budopol jest postawiony w stan likwidacji od wielu, wielu miesięcy i my w tej chwili toczymy ten spór z syndykiem. To pokazuje, że kondycja tej firmy, bo przecież nie może być firma oparta o jeden kontrakt, była bardzo ciężka i mam nieodparte wrażenie, że a właściwie taką refleksją dzielę się w sądzie, bo jestem często uczestnikiem tych rozpraw. Po prostu firma była za słaba, żeby skończyć ten wielki projekt, który na szczęście zakończyliśmy. Kosztuje nas to sporo wysiłku, sporo czasu. Oczywiście również ponosimy koszty zastępstwa procesowego, ale myślę, że wynik ostatecznie będzie korzystny. A panie prezydencie, czy naszą sytuację finansową poprawi wydobycie złotego pociągu niebawem? Myślę, że ten złoty pociąg, gdyby go rzeczywiście zrealizować, to marzenie w postaci skarbu i złotego pociągu, poprawiłby naszą kondycję finansową, nawet jeśli by to było tylko 10%. Natomiast rozumiem, że pytanie dotyczy szerszego kontekstu. Wałbrzych jest miastem o gigantycznych zaniedbaniach. Nie można osiągnąć poprawy, która tak naprawdę jest ratowaniem miasta i myślę, że my wszyscy mieszkańcy Wałbrzycha, którym leży na sercu dobro tego miasta, mamy świadomość, że takich zaniedbań, nawet nie powiem dwudziestoparoletnich, tylko kilkudziesięcioletnich we wszystkim, w stanie mieszkań, dróg, parków, szkół, wszystkiego, co się wiąże z jakością życia, nie da się nadrobić za darmo. To się temu miastu należy, to jest trwała zmiana. My oczywiście wolelibyśmy mieć na to wszystko pieniądze w nieograniczonej ilości. Trochę ten czas, który jest za nami, można było być może lepiej wykorzystać, ale to jest oczywiście gdybanie. Myślę, że moi poprzednicy też się bardzo starali. Dzisiaj musieliśmy podjąć decyzję kilka lat temu. Albo miasto próbujemy podnieść z kolan, w każdym tego słowa znaczeniu, albo się godzimy na jego powolne zamieranie. Nie godziliśmy się, nie godzimy się i nie będziemy się godzić. To kosztuje, staramy się pozyskać ogromne pieniądze z zewnątrz, co nam się udaje, ale zawsze jest tak, że ktoś nam da, a jednocześnie trzeba na to dać wkład własny. Ktoś daje na drogę 10 milionów, ale trzeba dołożyć 10. Myślę, że ten okres takich dużych wydatków inwestycyjnych, bo tylko o tym mówimy, pewnie wkrótce będzie się kończył. Za nami bardzo intensywny proces inwestycyjny na drogach, w szkołach, w infrastrukturze miejskiej, w każdym tego słowa znaczeniu.
Przed nami ogromne pieniądze unijne na rewitalizację, między innymi w aglomeracji, w ZIC-ie aglomeracji Wałbrzyskiej. Myślę, że nam uda się wkrótce znacznie zmniejszyć to zaangażowanie finansowe, już nasze własne, ale trzeba jasno powiedzieć, ten dylemat, przed którym stoję ja, czy stałem ratując miasto, przed tym samym stoją prezydenci znacznie od nas bogatszych miast. Ja zwracam uwagę, że nasze zadłużenie tylko niewiele różni się od zadłużenia ogromnie bogatych miast, choćby takich jak Toruń, jak Wrocław, jak Łódź. Miasta, które wydawałoby się mają znacznie większe możliwości od zapomnianego, zaniedbanego Wałbrzycha, ale Wałbrzycha, gdzie ludzie mają takie samo moralne i prawo do mieszkania godnego i życia godnego. Więc patrzmy na to relatywnie. Co u nas udało się za te pieniądze osiągnąć przez ostatnich kilka lat, jaki postęp i jak to oceniają mieszkańcy, jeśli chodzi o jakość życia, o perspektywę i o nadzieje związane z naszym miastem. Nie wiem, czy legenda jest dobrym określeniem, ale no, ta cała sprawa związana ze Złotym Pociągiem przyciąga do Wałbrzycha i w jego okolice rzesze turystów. My na tym zarabiamy. Ja bym powiedział tak, ja nie przeceniałbym tej roli zarabiania takiego wprost, ale oczywiście to jest ciekawe zjawisko i socjologiczne, i marketingowe, i trochę również gospodarcze, bo rzeczywiście jest tak, że mamy turystów w Książu znacznie więcej, mamy znacznie więcej perspektyw na wzrost ruchu turystycznego w następnych miesiącach i latach. Cała ta sprawa przydarzyła się naszemu miastu jak swego rodzaju zadośćuczynienie za lata, gdzie byliśmy synonimem biedaszybów, niezbyt przyjemnych zdarzeń życia społecznego, a nawet powiedziałbym politycznego. Dzisiaj w Wałbrzychu na szczęście mówi się w kategoriach zupełnie innych. Jak Państwo doskonale wiecie, jak Wałbrzyszanie wiedzą, ja mam do tej całej legendy, tej narracji, do tej historii bardzo, powiedziałbym, rzeczowy i taki racjonalny stosunek. Nie przeceniałbym roli rzeczywiście możliwości znalezienia tam czegoś. Bardzo byśmy chcieli, żeby tak było, ale przy okazji wydaje się przekazać taką informację, że jesteśmy kompletnie innym miastem niż jeszcze kilka lat temu. Ci, którzy przyjechali do nas z powodu tego pociągu, zobaczyli zupełnie inne miasto niż to, które widzieli parę lat temu. Mamy do pokazania Książ, starą kopalnię, mamy okoliczne gminy, Walim, Jedlina, Głuszyca, zaprzyjaźnione, które mają materialnie potwierdzone ciekawą historię. Ja bym powiedział tak, staramy się to zainteresowanie wykorzystać. Dzisiaj nie pokusiłbym się o wyliczenie, ile to jest warte, ale przyjemne jest, że odpowiadam na pytania w Warszawie albo telefony, nie wiem, z całego świata kierowane do mnie, nie pod tytułem, a ile tam tych biedaszybników jest, o których wszyscy już zapomnieliśmy, ale świat okazuje się nie zapomniał, tylko teraz pytają, gdzie jest pociąg, ile złota, jakie tunele. Lepsze to niż to, z czym borykaliśmy się wszyscy przez całe lata i myślę, że to jest wartość dodana. Bardzo bym chciał, żeby ten pociąg się znalazł. Wysyp znalezisk tego typu. To też wspomniałem na samym początku, że to zgłoszenie o tym pociągu wywołało taką trochę lawinową reakcję. To, jak świat to postrzega, świat mediów naszych, polskich, europejskich, światowych, też wiele mówi, jaki w ogóle jest świat. Jaka jest ogromna potrzeba na sensację, na historię, na tajemnicę, na coś nowego. Wolałbym, żeby świat żył głównie takimi tajemnicami, takimi sensacjami niż wielkim problemem choćby kryzysu uchodźców czy innymi realnymi, poważnymi zagrożeniami, które są przed nami, przed Europą i światem. Więc cieszę się, że chociaż trochę z tego codziennego zainteresowania mogę skierować na ten obszar pociągu, tajemnic, skarbów.
A przecież wychowany na Szczawienku doskonale wiem, że właściwie gdzie by do zagajnika się nie udać, to tam jest jakaś sztolnia, jakiś tunel, jakieś zasypane miejsce. Tam się przecież wychowałem i tam ci wszyscy, którzy nadal mieszkają, wiedzą, że właściwie to jest pewnie teren nie do odkrycia pełnego. Także trzymam kciuki, żeby to się wszystko dobrze skończyło, co nie znaczy, że musi skończyć się bardzo szybko. Wolałbym, żeby trochę później. No dobrze, to tak na zakończenie, panie prezydencie, do tej beczki miodu trochę dziegciu, tak. Czy w związku z tym najazdem turystów, z tą odbudową wizerunku Wałbrzycha, nie przydałby nam się jakiś hotel z prawdziwego zdarzenia w Książu? Ja pamiętam kilka lat temu, kiedy z panem rozmawiałam tuż po odwołanym przez pana przetargu, że będzie ogłoszony nowy, że na pewno będzie w Książu coś, na co ten przepiękny zamek zasługuje. Niewątpliwie. Nic się w tej kwestii nie zmieniło. Jest tak, jak było. Co dalej właśnie z Znaczy, myślę, że od tego czasu się wydarzyło bardzo wiele w samym Książu. Po pierwsze, nie jest ani w tej chwili łatwo, ani tanio znaleźć inwestora, który by w taką przemianę hotelu zainwestował. My bardzo intensywnie poszukiwaliśmy i nadal poszukujemy partnera, który by postrzegał cały projekt hotelowo-zamkowy wspólnie. Zwykle jednak jest tak, że w części hotelowej potencjalny inwestor, których było już wielu i ciągle się pojawiają, oczekują, że to miasto dokona modernizacji, przystosowania, a później on wydzierżawi, bo o kupieniu oczywiście tak naprawdę nikt nie myśli. I chcę powiedzieć, że w tym czasie dokonaliśmy ogromnych inwestycji. Przypominam już, pomijając ten krótki epizod, na szczęście, pożaru dachu, kończymy wielomilionowy projekt remontu, czy w ogóle budowy dachu nad Zamkiem Książ. On się zakończy na wiosnę przyszłego roku z wielką pomocą ministerstwa. A przestrzeń potencjalna, również hotelowa, znajduje się na czwartym, na piątym piętrze samego zamku głównego. Bez dachu nikt nie zechce tego robić. Przypominam, że jest to zabytek oczywiście. Wyremontowaliśmy dach nad budynkiem hotelowym, tym hotelem naszym dwugwiazdkowym, w ubiegłym roku. Dzisiaj rozstrzygnęliśmy przetarg praktycznie. Do końca tego roku zrobimy remont dachu na drugiej części budynku. To zapewnia nam trochę pozycję przetargową, dlatego że faktem jest, żaden operator hotelowy, a mówimy o poważnych, nie chce inwestować w strukturę, która jest zabytkowa i do niego nigdy nie będzie należeć. Tak więc niestety jest tak, że my musimy cierpliwie, na tyle, na ile nam pieniędzy starcza z pomocą ministerstwa, modernizować Książ. Zainwestowaliśmy ogromne środki w otoczenie, czyli w aleje, w zabezpieczenie również przeciwpożarowe, ogród Idy, fontanna, ławki. To są oświetlenie na tych drogach dojazdowych. To wszystko razem kosztuje bardzo wiele. Równolegle poszukujemy inwestora do hotelu, ale nie jest to łatwe właśnie z tych powodów, że jest to obiekt zabytkowy i nie wykluczam, że my będziemy cierpliwie, może wolniej niż by się chciało, ale jednak sami dokonamy tej modernizacji i później będziemy wykorzystywać ten hotel tak jak do tej pory, najlepiej jak to można zrobić. Ja dziś mogę powiedzieć, że dzięki temu wzrostowi ruchu turystycznego bardzo dobre efekty ma hotel przy Akwazdroju. Tam jest poziom wykorzystania, nie chcę ujawniać tajemnicy handlowej, ale jest przynajmniej dwukrotnie większy niż średnia krajowa. Wiem, bo jesteśmy po bardzo precyzyjnych analizach, więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jeśli nawet ktoś nie znajdzie miejsca w hotelu w Książu, oferujemy mu hotel przy Akwazdroju, który też ma swoje ogromne zalety, jest razem z Akwaparkiem i ma wiele innych dodatkowych jeszcze zalet. Więc
Konkludując, Zamek Książ przez swój zabytkowy charakter jest tak cenny, że mało kto z nawet bardzo bogatych inwestorów gotowy jest wyłożyć swoje pieniądze w obiekt, który nigdy nie będzie jego. I to jest cały szkopuł, a przecież raczej nie zakładamy, żeby Zamek Książ zmienił właściciela, choćby nawet w części. Ale wzrost tego ruchu turystycznego jest, pewnie sprawi, że tak. Mam nadzieję, że sami dokonamy tej modernizacji. Bardzo panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Wszystkim państwu dziękuję za uwagę. Rozmawiałam z panem prezydentem Romanem Szełemejem.